Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop. Dzisiaj na warsztat biorę tradingowego bota KuCoina. Jest to funkcja, którą wypuściła giełda KuCoin w ramach swojej platformy i udostępniła nam możliwość tworzenia różnych botów tradingowych. Dzisiaj przyjrzę się temu tematowi. Zaczynamy! Na początku, jak w każdym odcinku, krótki disclaimer. Wszystko, co zobaczycie w tym odcinku, jest to oczywiście moja własna analiza, moje własne przemyślenia. Ja nie udzielam porad inwestycyjnych, nie mówię Wam, co macie robić, na czym macie zarabiać i tak dalej, bo mnie to nie interesuje. Ja Wam pokazuję narzędzia, a Wy oczywiście z nich korzystacie lub nie. Druga sprawa. KuCoin jest partnerem mojego kanału, więc ten materiał możecie potraktować jako materiał sponsorowany. Przez to, że są partnerem, robię o nich materiały, zresztą gdyby nie byli, też bym pewnie robił. Więc taki disclaimer, żeby nie było tutaj co do tego wątpliwości, plansza partnerów zawsze się wyświetla. I teraz możemy już sobie przejść do samego bota tradingowego. Ja nie ukrywam, że moje podejście do botów tradingowych jest bardzo sceptyczne. Sceptyczne z jednego prostego powodu. Gdyby dało się umatematyzować handel kryptowalutami, to oczywiście każdy by na tym rynku zarabiał. A jak wiadomo, że rynek kryptowalut jest grą o sumie zerowej, więc żeby ktoś zarobił, ktoś musi na tym stracić. Najkrócej tak można powiedzieć. Jedyne, co łamie to założenie, to gdy przypływa nowa kasa do tego rynku, to tamte osoby nowe kupują, wy sprzedajecie z zyskiem i jest ok. Ale wiadomo, że rynek jest duży i to nie jest nic złego, żeby tutaj wspólnie konkurować, tak? No ja tak jak w koszykówce, jeżeli gracie, to ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. No, tam jeszcze ewentualnie może być remis, tak samo tutaj. Zwycięża zawsze giełda zarabia na opłatach transakcyjnych. KuCoin wypuścił swojego bota tradingowego po to, żeby można było sobie po prostu zautomatyzować pewne funkcje i po prostu ten bot może zastępować Was w pewnych decyzjach. Przejdźmy sobie do samej strony. Na początku to jest oczywiście ogłoszenie. Ogłoszenie na dzień 19 maja, gdzie zaktualizowano bota tradingowego. Było ogłoszenie, drodzy użytkownicy KuCoina. Chcemy dostarczyć Wam lepsze tutaj wrażenia, jeśli chodzi o naszą giełdę, naszych użytkowników. No i zaktualizowaliśmy naszego bota, tak? Zobaczcie, Trading Bot Daytime Theme has been launched, czyli można sobie tam zmieniać, tak? Tu są różne boty, nowe pary, jeśli chodzi o spot grid bota, bo są różne rodzaje botów, o których za chwilę nowe pary dodane i tak dalej. Cały czas jest to aktualizowane. No i teraz, jeżeli chcecie skorzystać z bota, musicie się zalogować na giełdzie, wejść sobie w trade i tutaj jest trading bot i pojawia Wam się to okienko. Na czym to polega? Jest to banalnie proste. Wybierasz strategię, inwestujesz fundusze i zaczynasz zarabiać. No, czy zarabiać, to bardzo różnie to bywa. Są różne rodzaje botów. Podstawowym botem tutaj jest oczywiście spot grid, to jest tak zwane gridowanie, czyli generalnie zabij zmienność cenową przez sprzedawanie drogo i kupowanie tanio. No oczywiście jak rynek cały czas spada, to ciężko o czymś takim mówić, ale bot próbuje wyłapać dołki i sprzedać na górkach. Łatwo to zauważyć, powiedzmy, jeszcze raz podkreślę, że tutaj nie ma na tym rynku żadnych gwarancji. Jeżeli Bitcoin, chociaż może ja odpalę wykres sobie, odpalę sobie wykres na TradingView, więc jeżeli spojrzymy sobie na wykres Bitcoina przez ostatni okres czasu, to jak widzicie, Bitcoin chodzi sobie w takim kanale. Ja tu te dwie kreski narysowałem i Bitcoin nam chodzi w takim kanale, tu wybija się poniżej, ale jednak chodzi w takim kanale. No i przy okazji, przy użyciu takiego bota można próbować wyłapać te górki i dołki. Po to jest taki trading bot. No i on jest określony jako newbie friendly. Czy właściwie wszystkie boty są określone jako newbie? Nie, to akurat chyba ten, tak? Ten jest jako newbie friendly. Później jest oczywiście futures grid, czyli można grać longi i shorty. No na to bym bardzo polecał uważać, szczególnie jeśli chodzi o tutaj dźwignię finansową, bo dźwignia może Was zarżnąć. Podają oczywiście, jakie największe APR zostało osiągnięte, 28 384%, ile botów zostało postawionych przez użytkowników, tutaj kolejne. Macie smart rebalanced, czyli można powiedzieć rebalansowanie, tak, portfolio inwestycyjne, które tutaj rozkłada ryzyko w długim terminie. Kolejny bot,
oczywiście już mniejszy, później DCA. To jest coś, co bardzo wiele giełd ma, czyli dollar cost averaging, czyli uśrednianie ceny. Jeżeli inwestujecie w jakąś kryptowalutę i wierzycie w nią i chcecie, że uważacie, że ona długoterminowo ma szansę przetrwać, to nawet jeżeli weszliście wysoko, to możecie przy spadkach próbować kupować, na tym to dokładnie polega. No i teraz Infinity Grid, czyli ta nieskończona dźwignia. Dobra, czyli botów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najprostszy bot, który tutaj, czyli Spot Grid, zobaczcie, w tej chwili oczywiście tak to wygląda. On nam podaje zakres cenowy, w jakim tutaj będzie działać, ile orderów zostanie położone i oczywiście jakie tu przewidywane zyski są. Całkowita inwestycja, minimum możemy zainwestować 200 USDT, czyli wrzucamy sobie 200 USDT, ale możemy sobie skustomizować tego bota. I teraz zobaczcie, można by było postawić bota, ja myślę, że tu będzie chyba trzeba zaktualizować. No i teraz patrząc na wykres, gdybym ja miał to zaktualizować, to ja bym powiedział, że ten, powiedzmy, średnio te świeczki dochodzą gdzieś tutaj, więc ustawiłbym powiedzmy na jakieś 28700. 28700 to jest mniejsza cena, a jeśli chodzi o wysoko, no to ten Bitcoin nam tu dochodzi powiedzmy do tych poziomów 31200, więc sobie wpisujemy 31200. No i to powiedzmy teraz tak, ilość orderów, które tutaj ma być ustawione, no to wstawmy powiedzmy połowę tego, czyli 10, interwał tak 250 USDT, całkowita inwestycja, wstawmy sobie 200, trading account is insufficient, tutaj jeszcze dodatkowe funkcje, tak, cena stop, zobaczcie, cena take profit, cena wejściowa, tu można sobie to poustawić, nie? No ale z racji tego, że ja nie mam tutaj środków, to muszę sobie wejść na mój wallet, tutaj na wallet, muszę wejść sobie na trading account i przelać sobie środki, zobaczcie, jestem Luna milionerem, czyżbym ja te środki już wypłacił, ale nie. Ja mam na main account chyba środki. Tak, mam USDT, czyli ja muszę pewnie to przelać na trading account, czyli z main account na trading account. Do testów botów USDT weźmy sobie, przelajmy powiedzmy $500 do testów USDT. I teraz już powinienem mieć możliwość ustawienia bota tradingowego, bo to musi być na koncie. Wchodzimy jeszcze raz, tworzymy sobie bota. Jeszcze raz chcę go zrobić, spojrzę jeszcze raz, ja mówiłem 28700 chyba, tak? 28300, tak niżej, tutaj wyżej, 28700, a tutaj miało być 31200, o ile dobrze pamiętam, gdzieś tam po górkach, 31200, na przykład 70, 31270. Czyli ustawiamy sobie tutaj, ileś orderów ustawimy, 10, interwał 250, pobierane opłaty transakcyjne. I teraz chcę zainwestować w to $200, tak, tą minimalną kwotę. Tu mogę oczywiście ręcznie ustawić, zobaczcie, przesuwać sobie z chłopakiem $200 chcę zainwestować. Dodatkowe funkcje, cena stopu, czyli kiedy bot będzie przestawał tutaj wchodzić, tak. Mogę włączyć stop price, przy jakiej tutaj, jaka take profit, w której wychodzę i jeszcze cena wejściowa, ok. Tworzymy sobie tego bota. 200 USDT będzie przetransferowane, ilość orderów i tak dalej, confirm. No i zasadniczo bot został utworzony. Zobaczcie, i teraz można powiedzieć, tworzy sobie, on sobie taki tworzy arbitraże, zakres cenowy tutaj i czekamy. Właściwie cała filozofia, po jakimś czasie można będzie sprawdzić, myślę, że należy się tu aktualizacja, później po jakimś czasie sprawdzić, będzie można jak ten bot działa. Wracając do botów, bo to nie chcę tylko jednego bota przetestować. Wracając do botów, futuresów nie dotykam, ja nie dotykam rynku futures. To jest Wasza indywidualna decyzja. Tu jest portfolio. Tu mamy Infinity Grid. Zobaczmy, co to jest Infinity Grid. Tak z ciekawości sprawdźmy, co to jest. Minimalna cena. Aha, ile profit grid. Aha, czyli on griduje, czyli wystawia ileś ofert i później oczywiście próbuje na tym można powiedzieć działać, ale mnie, zobaczcie, to jest regularna inwestycja, czyli prosty bot. Jak często mam inwestować? Czyli przykładowo, jeżeli Wy chcielibyście inwestować w Bitcoina, jakąś część swoich zarobków, czy tak dalej, to ustawiacie, jak często można, co godzinę, co 4, aż do 2 tygodni, tak? Jak często inwestować w Bitcoina? 2 tygodnie,
Kiedy pierwszy dzień inwestycji? Oczywiście możecie wybrać pierwszy dzień inwestycji, co 2 tygodnie będzie, ile mamy zainwestować i jaka jest maksymalna inwestycja, tak? No bo to jest też kwestia. Dodatkowo są funkcje, oczywiście cel. Tutaj jest profit, jaki ustawiony, ile mamy osiągnąć profitu. Gdy cel zostanie osiągnięty, powiadom mnie i dalej rób DCA. Gdy cel zostanie osiągnięty, sprzedaj wszystkie pozycje. Czyli z automatu możemy sobie ustawić, żeby kupował regularnie za jakąś kwotę i gdy zostanie profit, na przykład jeżeli Bitcoin rośnie o 125%, to sprzedaję. Możemy ustawić od 2%, czyli też można tego używać dosyć regularnie. To jest bardzo przydatna funkcja, jeżeli bardzo często to się nazywa recurring buy, czyli jeżeli chcesz inwestować regularnie i nie chcesz o tym pamiętać. To jest to. Z ciekawości jeszcze chcę przetestować tego Infinity Grid. No i teraz nieskończony grid. Ustawmy sobie minimalna cena. Aha, to jest BTC do USDT. No i teraz ustawmy sobie tutaj tak jak ostatnio 28700. Teraz tak, profit per grid z automatu był ustawiony 1%, to tak zostawimy. Mogę zainwestować w to, nie wiem dlaczego, 152, a minimalnie 152 dolary, ja tu przyjdę 200, tak jak ostatnio. Dostępne teraz dodatkowe funkcje, tak, stop price, kiedy wychodzi, take profit price, tego nie ustawiam. Tworzę kolejnego bota. Bot kupi tyle w optymalnej cenie, no i teraz sobie... Nie wiem, dlaczego wyskoczył invalid param. Jeszcze raz. O, widzicie, nie chcę tutaj. Nie chcę tutaj, jeszcze raz sprawdźmy. Dobra, ustawmy 250. No. Całkowita inwestycja. Profit per grid 1%. Create. Confirm. Coś nie działa. No to spróbujmy to zrobić na auto. BTC USDT, minimalna cena, tak nam podpowiada, całkowita inwestycja, jeszcze raz 200 dolarów, spróbujmy na automatycznym parametrze. O, widzicie, coś nie działa. Dobra, odświeżymy stronę, spróbujemy jeszcze raz. Stworzymy bota 200, stwórz, potwierdź. Coś nie działa. Ciekawa funkcja. Spróbujmy w takim razie przetestować jeszcze tego bota spotowego na dźwigni. Ja już nie będę, zobaczcie, tutaj zakres cenowy jest taki, ilość orderów. Tu zróbmy z automatu, wrzućmy powiedzmy te 200 dolarów. Dostępne mamy 300. Stwórzmy takiego bota, tak. I już bot został stworzony. No i teraz wracając sobie, mamy dwa boty, tak, działające dwa boty. Zobaczymy, czy są profity. Zobaczcie. I teraz moje aktywa spadły o tyle. Dzienne profity to jest minus 0,078, czyli na razie jestem w plecy. Dystrybucja aktywów, tak to właśnie wygląda. No, więc win rate jest taki. I teraz trzeba by było to sprawdzić po jakimś czasie. Dwa moje działające boty. Nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie, ale wydaje mi się, że chyba nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o tworzenie botów. Tu jest oczywiście ranking użytkowników, ile oni sobie tutaj zarobili. Pamiętajcie, że można ustawiać te boty na różnych palach walutowych, czyli jeśli chcę stworzyć bota, to nie tylko na BTC USD, ale także mogę sobie tutaj na różnych parach walutowych do USDT to wszystko ustalać. Oczywiście są pary do BTC, do ETH, są rynki DeFi, też właśnie do USDC, do KuCoin Sharesów i do innych różnych. Są też ulubione, mogę zawsze dodać do ulubionych. I zobaczcie, najbardziej gorąca para to jest LUNC, czyli Luna Classic i dodatkowo Luna. Takie rzeczy tutaj są. Przechodząc sobie do podsumowania. Słuchajcie, każdego bota tradingowego trzeba traktować jako narzędzie, które działa według, można powiedzieć, zaprogramowanych parametrów. I pamiętajcie, że wiecie, jakie jest moje podejście do analizy technicznej, nie ma, gdyby ktoś miał cudowną metodę na zarabianie na tym rynku, to by się nią nie dzielił. Giełda z oczywistych względów udostępnia narzędzia po to, żebyście mogli z nich korzystać, żebyście mogli ułatwić swoje życie. Ale to wy bierzecie pełną odpowiedzialność za to, co z tymi narzędziami zrobicie. I pamiętajcie, że jeżeli czegoś chce się używać,
to powinno się mieć świadomość, jak to działa. To jest podstawa podstaw. Jeżeli ktoś tego nie wie, no to później bardzo źle się to kończy. Na rynku nie ma cudownych metod zarabiania pieniędzy, ale można sobie pewne rzeczy ułatwić. Tak jak niektórzy nie ustawiają stop lossów, jeżeli grają na kontraktach, niektórzy ustawiają. Jak ktoś nie wie, jak działa stop loss, to może się okazać, że jednak stop loss nie zadziałał, bo troszeczkę inaczej pewne sytuacje na rynku spowodowały, że nie zadziałał, nie sprzedał w tej cenie itd., itd., itd. Więc nie ma cudownej metody zarabiania na rynku, można próbować sobie pewne rzeczy ułatwić. No i teraz, jeżeli rynek się ułoży pod algorytm danego bota, no to będzie wielki sukces. Tylko pamiętajcie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i swoją chciwość trzeba bardzo mocno powstrzymywać, bo chciwość już niejednego zrujnowała, a w drugiej kolejności niecierpliwość. No przykładowo, wracając jeszcze do tych botów, ktoś zaczął, tak, boty działają, tutaj, zobaczcie, tu już bot nawet coś tam zarobił, no ale powiedzmy, bot byłby na minusie, przychodzę po jednym dniu, bot jest na jakimś minusie, mówię, jak gówno też miał zarobić tyle tutaj, przecież ja tutaj popatrzył, no przecież zobaczcie, tutaj mówili, że to 28 000%, nie? Tylko że nie doczytałem, że to jest highest, czyli ktoś, co ktoś wykręcił dzisiaj, nie? Ile się udało? No rynek dzisiaj zanurkował dosyć mocno, był wzrost, rynek zanurkował, więc można było stracić. Więc jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, że może stracić pieniądze, a na rynku kryptowalut stracenie pieniędzy i straty są czymś normalnym, jak na każdym rynku finansowym, to później może się to bardzo źle skończyć. Jeżeli macie ochotę, macie konto na giełdzie KuCoin, to oczywiście zachęcam do zabawy. Pamiętajcie, niewielkie środki, zobaczcie, ja wrzuciłem $200, to są środki, które absolutnie, jeżeli nawet gdzieś tam przepadną, nic się nie stanie, po to, żeby przeprowadzić ten eksperyment. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie zrobię kolejną część tego materiału i po prostu nagram wam update i zobaczymy, jak ten bot będzie działał. Być może zrobimy kolejne eksperymenty i zobaczymy, co się będzie z tym tematem działo, jak kolejne boty działają. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.